Kolejny druk. Ustalenie kierunku działania prezydenta miasta Krakowa w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych wynikających z podatku dochodowego dla osób prawnych. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 977, drugie czytanie, referuje pan Andrzej Habranek. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, panie i panowie radni. Po pierwsze, druk nie do autorstwa prezydenta miasta Krakowa, tylko druk radny. Druk radny? Nie, przeczytał pan prezydenta, to nieistotne w tym momencie. A po drugie, do druku zostały złożone dwie poprawki, obie mojego autorstwa. Jedna poprawka jest poprawką stricte techniczną, to znaczy po prostu uwzględnia uwagę zawartą w opinii prawnej. A druga poprawka służy wydłużeniu terminu, że tak powiem, realizacji tej uchwały. Jest to poprawka, która po prostu uwzględnia prośby i uwagi odpowiedzialnej za to panią, czy pani dyrektor, która stwierdziła, że w terminie 3 miesięcy nie jest w stanie tego zrobić. No i to jest ukłon, powiedzmy, w stronę urzędu. Chodzi o to, żeby tego nie zrobić na wariata, to zrobić to rzetelnie, a to niestety wymaga trochę więcej czasu. Poprawka została zaopiniowana pozytywnie przez pana prezydenta i druk również, także proszę o głosowanie. Dziękuję. Będziemy głosować poprawkę pana radnego Andrzeja Habranka, a potem całą. Otwieram więc dyskusję na temat poprawki. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania poprawkę numer 1 pana Andrzeja Habranka. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki pana Andrzeja Habranka do druku nr 977? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Problem, czekamy problem, prosimy za problem już, tak. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, bardzo proszę o wynik. Trzy osoby za, 10 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przystępujemy do głosowania na drugą poprawkę. Jeszcze mamy, to jest ta... Jest. Poprawka numer 2. Bardzo proszę, kto z panów i panie radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana Andrzeja Habranka do druku numer 577. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Dziewięć przeciw. 0 wstrzymujących się. 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Wydruk? Proszę. Wydruk. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania całość projektu wraz z poprawkami. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 977 wraz z dwoma poprawkami? Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 osób za, 10 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 977. Bardzo proszę o wydruk.
Dziękuję bardzo. Kolej. Bardzo proszę, kwestie formalne. Bardzo proszę. Pan radny Hałrawek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wszystkim, którzy głosowali za, dziękuję serdecznie. Bardzo mnie dziwi, że klub PiS-u nie chce zwiększać dochodów gminy, jest przeciwny podwyżkom, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale dlaczego nie chce zwiększać dochodów gminy, to tego nie rozumiem. Także może ktoś nam to wyjaśni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa nie wie?